drugi dzień świąt, proszę Państwa, zaglądamy do polskiego zoo, do miejsca, gdzie jeszcze Państwo nie wejdą, ale za kilka miesięcy, wiosną, tutaj wszyscy będą mogli rozkoszować się tym światem wody, który tutaj znajdujemy. Z panem Krzysztofem Kazanowskim porozmawiamy o rybach, ale zanim tutaj się dostaną fantastyczni widzowie, którzy przychodzą do polskiego zoo, to teraz na zewnątrz z kolei podczas świąt mogą się na przykład nacieszyć małymi tygryskami. One są troszkę większe od rybek już. Troszkę większe są i mogą zrobić krzywdę tym rybkom, ale faktycznie dzisiaj największą atrakcją w ogrodzie zoologicznym, poza krainą bioróżnorodności, gdzie mamy las deszczowy, gdzie jest ciepło, gdzie jest jasno i gdzie śpiewają ptaszki zielono, można odpoczywać i to jest taki antydepresyjny środek naszego ogrodu zoologicznego. Drugą to jest tutaj w akwarium, ale ona jeszcze jest zamknięta. A trzecią to może być właśnie pomieszczenie lwów i tygrysów, a zwłaszcza pomieszczenie z tygrysami, gdzie możemy oglądać mamę z trójką młodych i młode baraszkujące między sobą. Czyli już dokazują. To, co koty robią zazwyczaj, czyli zabawa w polowanie i ucieczkę, ewentualnie jak się znudzą sobą, to atakują mamę, nie? Która ze stoickim spokojem pozwala im na to, chyba że ją zaboli, to młody dostaje w łeb. A teraz porozmawiamy o tym przepięknym miejscu. Oczywiście każdy za chwilę, zwłaszcza z dzieci, które będą tu przychodzić, będą szukały malutkiego Nemo, bo w kulturze masowej mały Nemo odbił się w ostatnim okresie, w kilku ostatnich dekadach ogromnym oddźwiękiem. Natomiast jesteśmy w miejscu, które niebawem będzie raczyć, tak jak mówiłem, tych, którzy będą do zoo przychodzić. Panie Krzysztofie, powiedzmy trochę już o tych zwierzętach, o tych rybach, które tutaj są. Ile do tej pory mniej więcej oczywiście tych gatunków ściągnięto. Co będzie można zobaczyć wiosną? Jeszcze cały czas te gatunki załatwiamy i przychodzą. Będziemy robili taki spis z natury, ile tych gatunków mamy, ale mamy ich ponad 40. Dokładna liczba będzie znana 31 grudnia, bo wtedy będziemy wiedzieli, ile nam z tego przeżyło i czy w tych rybach, które otrzymaliśmy z innych ośrodków, są również, już widzę, że są. Dlatego ciężko mi jest w tej chwili określić, jakie gatunki. Czy są też te gatunki, których nie mieliśmy na liście, że mają być? Są takie gatunki, jeszcze nie są określone, co to jest, ale będziemy się w to pod koniec roku, będziemy się tym zajmowali i będziemy je starali się oznaczyć. Co zatem? Czy kolegów też, bo też nie mamy aż takiej wiedzy, żeby to wszystko dokładnie oznaczyć. No to teraz powiedzmy od tych najmniejszych po te największe gatunki, które tutaj będą mogli oglądać Opolanie i goście, którzy niebawem odwiedzą akwarium. Chodzi nam o to, żeby był taki przegląd gatunków, tak i w słodkowodnych zbiornikach, jak i w zbiornikach morskich. Mamy największe ryby słodkowodne, czyli zaliczane do największych ryb, jednych z największych ryb słodkowodnych, czyli mamy arowany z Amazonki. Jak arowany, to mamy również arapajmy srebrzyste. Też bardzo duże ryby. Mamy trzy gatunki pirani. Mamy tam płaszczki słodkowodne. I inne bardzo ciekawe ryby, które możemy oglądać, gdy już tutaj będziemy. Na przykład najgroźniejsza ryba Afryki, czyli taki nazywana ryba tygrys albo Goliat tygrys. Jest to ryba, która jest w tej chwili chyba największym marzeniem wędkarzy i ludzie jeżdżą nad Kongo czy do Afryki, żeby łapać te ryby, chwalić się okazami. To są ryby, które mają bardzo duże zęby na wierzchu, bardzo wielką paszczę i potrafią nawet zjeść małego krokodyla. Także nazywana najgroźniejszą rybą Afryki. Zaraz za nią idą inne afroszczupaki, czy bardzo ciekawe wielopłetwce, albo ryby noże, brzeszczotki i wiele, wiele innych. W morskim akwarium to z takich ryb, które wszyscy znają, to są płaszczki i rekiny. Oczywiście będą to też specjalne gatunki. Płaszczki będą karbodziobe, takich, których nikt w Polsce nie ma. Pochodzą one z rozmnożeń z ogrodów zoologicznych oraz płaszczki będą z Indochin.
bardzo piękny, zagrożony gatunek już w tej chwili. Rekiny. Chcemy jeden z gatunków rekina, który jest dość rzadko eksponowany w Europie. Jak się nam uda, to będziemy się chwalić. W tej chwili mamy 3 gatunki rekinów, które wypełniają ten, mówiąc, wypełniają ten zbiornik rekinów, pływają w tym zbiorniku rekinów, między innymi żarłacz białopłetwy. To oczywiście nie koniec, bo nie widzimy jeszcze tutaj na obrazku chociażby koło nas. Niebawem będziemy mieli tutaj i naszą małą rafę koralową. Tak, będzie oczywiście duży zbiornik, mówię duży, 6 metrów długości, 1,80 m wysokości, rafa koralowa, czyli ukwiały, koralowce i inne zwierzęta zamieszkujące rafę i masa różnych kolorowych, ciekawych ryb żyjących właśnie w rafie. Drugi podobny zbiornik to będą ryby ławicowe, czyli podobne jak rafa, ale tutaj będzie główny nacisk na ryby pływające w dużych ilościach ławicami. I to też będzie dużą atrakcją, ponieważ pokazując różne kształty, jakie przybierają te ryby, czy różne kolory, jakie mają ryby występujące na rafach w świecie, już o zawrót głowy przyprawiają i mam nadzieję, że się wszystkim z Państwa to bardzo spodoba. Ciekawe, bo to nie koniec rafy. To są te takie duże zbiorniki, o których rozmawiamy. Mamy 7 takich zbiorników, mówiąc o zbiorniku takim wypłyconym specjalnie dla płaszczek i nie mówiąc o odrze, to są też 2 duże zbiorniki. Mamy też 3 mniejsze zbiorniki, gdzie będziemy chcieli eksponować mniejsze zwierzęta rafowe, takie jak wężowidła, takie jak ukwiały, bardziej potrzebujące innych gatunków, innych warunków wody, czyli bardziej wymagające ukwiały, bardziej wymagające koralowce, a wraz z nimi koniki morskie, wraz z nimi różne krewetki występujące w morzach, na rafie oraz no, pokusimy się być może kiedyś w przyszłości, jeszcze nie teraz, ale kiedyś w przyszłości być może pokusimy się również o ośmiornicę. Jaki jest cykl karmienia tych ryb, co one jedzą? Czy to, co my mamy dostępnego tutaj na rynku, jest w stanie zabezpieczyć to pożywienie dla rybek? Bo tak jak często w ogrodach zoologicznych mamy możliwość zobaczenia karmienia, prawda, na wybiegu, tak jak to będzie wyglądało w akwarium? Oczywiście to, co jedzą większe ryby, czyli mówię tutaj o ostrygach, o różnych małżach, o krewetkach, czy o rybach, kalmarach, to samo jedzą ludzie, tylko my musimy mieć to najwyższej jakości. Ryba nie ruszy karmy, która już troszeczkę wydaje się nadpsuta. Jeśli chodzi o te mniejsze ryby, to one jedzą pokarm odpowiednio do wieku i wzrostu, czyli różne malutkie kiełżoraczki, różne pierścienice, czy różne takie robakowate zwierzątka. Mówiąc tutaj o tym, że muszą dostać najlepsze gatunkowo, absolutnie nie miałem na myśli tego, że ludzie nie muszą, tylko my poddajemy obróbce termicznej zazwyczaj, nie? Te ryby. Natomiast nasze ryby dostają wszystko surowe i w związku z tym musi być to świetnej jakości. No i skoro mówimy o bezpieczeństwie, to proszę nam powiedzieć też troszeczkę o tym, co zabezpiecza te ogromne przecież wodne przestrzenie przed tym, żeby ta i fauna, i flora, to co jest tutaj, to co oglądamy, no była bezpieczna i rzeczywiście to, czego my tu nie widzimy, czyli to, co znajduje się pod nami, to jest ogromne, w cudzysłowie oczywiście, laboratorium, dzięki któremu my możemy cieszyć się tym widokiem. Laboratorium jest u nas potrzebne po to, żeby wykonywać badania wody tutaj u siebie, na bieżąco. To znaczy w tej chwili codziennie, a jak już będą dojrzałe te zbiorniki, jak woda już nie będzie, nie będą parametry skakać tak bardzo, no to będą mierzone 2 razy, 3 razy w tygodniu, no 2 razy powiedzmy, nie? Ale i tak do specjalistycznych laboratoriów będzie wysyłana woda
raz, dwa razy w miesiącu. Tylko na nią się czeka na wyniki. A tu mamy wyniki, które sami robimy z godziny na godzinę właściwie. Wiemy, co się dzieje i w którą stronę iść z wodą. Czy na przykład już podmieniać wodę w zbiorniku, czy rutynowo czekać do terminu, kiedy mamy wymianę, część wody w zbiorniku, bo już również automatyka tych wszystkich zbiorników. Jednak sercem całego naszego akwarium jest to, co się znajduje w podziemiach, czyli system podtrzymywania życia, czyli wszystkie filtry, maszyny i systemy, które powodują mineralizację wody, najpierw demineralizację, czyli przygotowanie wody słodkiej, przygotowanie wody słonej, soli, którą dostarczają nam z zewnątrz i efekt mamy ten, który tutaj jest na górze. A jaki będzie ten efekt dla Państwa? Przekonacie się, drodzy Państwo, niebawem już po nowym roku, kiedy to opolskie piękne akwarium w ogrodzie zoologicznym zostanie uruchomione, a pewnie też część tych rybek trafi później do innych ogrodów zoologicznych, rozumiem? Tak, chcielibyśmy, żeby ryby zaczęły się u nas rozmnażać i wszystkie nasze nadwyżki, żeby mogły również wyjeżdżać do innych ogrodów zoologicznych. A zatem teraz możemy to sobie pooglądać wszystko. Państwo mogą zobaczyć to na ekranie Państwa komputerów, telewizorów czy telefonów, a niebawem będzie można po prostu tutaj przyjść. Wszystkiego dobrego na święta życzę, Panie Dyrektorze. Również dużo radości i pokoju. Krzysztof Kazanowski oprowadzał nas, proszę Państwa, po tym niezwykłym miejscu, akwarium, które za kilka miesięcy będzie służyć wszystkim fanom ogrodu zoologicznego w Opolu, którzy będą przychodzić tutaj od najmłodszych po najstarszych, bo powiemy Państwu, jest co oglądać. Wesołych świąt!